Cześć. Generalnie przygotowujemy się do podsumowania dla Was naszego poradnika związanego z tym, jaki rower trailowy wybrać na początek swojej przygody. Będzie tam wiele informacji na temat tego, czym się kierować, jakich kół szukać, na jakie parametry zwracać uwagę. I przy okazji poszukiwania tego roweru idealnego do naszego zestawienia mam dzisiaj dla Was prezentację bardzo interesującego roweru od Gianta. Chodzi o Giant Trans 3, czyli tańszą wersję Gianta Trans, czyli takiej trailowej odpowiedzi Gianta na potrzeby współczesnego rynku. Rower niezwykle ciekawy i mam nadzieję, że zaraz Wam to udowodnię, bo naprawdę jest to rower, który się na rynku wybija. Trans 3 jest rowerem takim typowo trailowym, czyli mamy tutaj zestawienie takich parametrów jak 140 mm skok z przodu jak i z tyłu oraz koła 27,5 cala, czyli to, co w rowerze trailowym znaleźć się powinno. Rower też ten posiada parę innych elementów, które są bardzo pożądane w tego typu rowerach. Przede wszystkim jest to zawieszenie RockShoxa, mamy tutaj tylny damper RockShox Monarch oraz widelec przedni RockShox Sector. Kolejnym elementem, który ten rower już ma, a który w rowerze trailowym współczesnym jest niezbędny, są sztywne osi. Mamy z tyłu oś 15, oś 12 mm sztywną oraz oczywiście z przodu oś 15 mm RockShox Maxwell. Elementy niezbędne w tego typu rowerze bardzo mocno nam tutaj usztywniają konstrukcję, poprawiają precyzję jazdy, w związku z czym rower naprawdę bardzo, bardzo nam się tutaj pewnie prowadzi. Warto zwrócić uwagę na zawieszenie w tym rowerze, bo mamy tutaj koncepcję Gianta Maestro. Jest to zawieszenie, które w zasadzie ma już ładnych parę lat na rynku i uchodzi za jedno z najbardziej doskonałych, jeżeli chodzi o rozwiązania wielozawiasowe, bo jest tutaj wirtualny punkt obrotu. Mamy zawieszenie, które jest bardzo czułe na małe nierówności, fajnie się utwardza, jest progresywne, a przy tym wszystkim naprawdę nie buja nam podczas podjazdów. Zestawienie go z damperem RockShox Monarch jest naprawdę fajnym zestawieniem. Damper ten jest bardzo lubiany, bardzo często wybierany przez osoby interesujące się tego typu kolarstwem i naprawdę sobie tutaj w tym zestawieniu świetnie radzi, sprawia, że rower jest bardzo uniwersalny, bo dobrze zjeżdża i też bez kompleksów nam tutaj podjeżdża. Damper RockShox Monarch R ma wyposażenie, wyposażony jest głównie w regulację powrotu oraz oczywiście ciśnienia powietrza, nie ma tutaj regulacji kompresji, ale jest to też najprostsza wersja Monarcha. Taka jest prawda. Przedni widelec RockShox Sector jest oczywiście widelcem powietrznym, ma blokadę. Blokada odbywa się poprzez zmianę kompresji. Widelca jest wielostopniowa, czyli możemy ten widelec nieco utwardzić, nie musimy go od razu blokować. Nie ma oczywiście blokady z manetki, ale w tego typu widelcach nie jest ona zbyt częsta i nie jest też zbyt potrzebna. Sztywna oś, już o niej wspominałem. Dodatkowo jest też regulacja tłumienia powrotu, która znajduje się pod spodem, jak to w większości widelców, na pewno jak to w RockShoxie. Widelec powietrzny, czyli zaworek do regulowania ciśnienia powietrza również jest. Jeśli chodzi o napęd, pełna grupa Shimano Deore, oczywiście Deore najnowsze, czyli 2016, tylna przerzutka z systemem Shadow Plus, czyli z sprzęgłem. Jak widzicie, sprzęgło można włączyć, wyłączyć, wyłączamy sprzęgło do ściągania na przykład łańcucha, do ściągania koła. Dzięki temu dzięki sprzęgłu generalnie rower nam się, łańcuch nam się mniej tłucze, łańcuch jest bardziej napięty, nie spada i pozwala zastosować na przykład z przodu zębatkę narrow wide i przejście z systemu 2.10 na przykład 1.10 z jakąś dużą zębatką z tyłu. Zestawienie 2.10 tego typu rowerze jest bardzo optymalne, bo pozwala nam na nieco więcej, jeżeli chodzi o podjazdy, bo jednak napędy 1.11 albo 1.10 z jakąś dużą zębatką z tyłu to jest rozwiązanie, ale mimo wszystko wymaga to pewnej nogi, w związku z czym dla osoby, która chce sobie więcej popodjeżdżać, dla osoby początkującej lepszym pomysłem będzie układ 2.10. Koła 27,5 cala, tak jak wspominaliśmy, koła giantowskie, lekkie, fajnie wyglądające, zestawione na nowych oponach Schwalbe Nobynik. Nowe Nobyniki są przeprojektowane względem zeszłego roku. Testowaliśmy je już jesienią zeszłego roku w rowerach Cross Soil na przykład i Dust i zrobiły na nas bardzo dobre wrażenie. Jest to bardzo agresywna opona, ma dość wysoki bieżnik. Jest bardziej agresywna niż Nobyniki starsze. Fajnie się prowadzi, jest oponą faktycznie uniwersalną, aczkolwiek w tym rowerze myślę, że wielu amatorów po pewnym czasie dojdzie do tego, aby zostawić sobie przednią oponę, taką jaka jest, a z tyłu przejść na jakąś oponę o nieco mniejszych oporach toczenia, czyli oponę o drobniejszym bieżniku, taką, która będzie się nam lepiej prowadziła, lepiej ten rower napędzała, a przy tym wszystkim generowała mniejsze opory toczenia. Tak jak wspominałem, pełna grupa Deore, również korba jest Deore. Jest korbą sztywną, prostą w obsłudze, trwałą. Minusem jest fakt, że bardzo szybko z tej korby ścierają się napisy. Jest to fakt tak naprawdę głównie dla estetów. Nie wiemy, z czego się bierze, bo tak naprawdę we wszystkich innych wyższych modelach korb Shimano, jak SLX, jak XT, tego problemu nie ma. Natomiast w tym wyprofilowanie korby jest takie, że pewna część korby ociera nam o buta przy pedałach SPD i ten napis do tej bardzo szybko się ściera. Nie ma to wpływu na eksploatację, ale STT może nieco razić. Kolejnym elementem Deore w tym rowerze są hamulce. Są hamulcami na początek całkiem przyzwoitymi. Oczywiście mają tarczę 180 mm i sobie z tym rowerem całkiem dobrze radzą, natomiast myślę, że po czasie warto by było pomyśleć nad tym,
aby w tym rowerze wymienić klocki hamulcowe na metaliczne i również tarcze wymienić na takie, które są pod metaliczne dostosowane, bo nie wiem czy wiecie, ale Shimano fabrycznie do swoich hamulców daje klocki spiekane, czyli żywiczne i te tarcze, które są fabrycznie, również z takimi klockami sobie radzą. Jakbyśmy tam założyli od razu klocki metaliczne, to tarcza się szybciej zużywa. Oczywiście nie zużyje się od razu, ale jej zużycie na pewno jest dużo, dużo szybsze. Co więcej, gdzie jest tak naprawdę sekret fajności tego roweru i co sprawia, że jest on świetnym pomysłem dla początkującego? Przede wszystkim stosunek ceny do jakości. Za niewiele ponad 7000 zł otrzymujemy bardzo nowoczesny rower, bardzo uniwersalny, bo ta rama naprawdę bardzo dobrze podjeżdża, przy tym świetnie się zachowuje na zjazdach, z efektywnym zawieszeniem, jednym z lepszych systemów zawieszenia na rynku, czyli Maestro. Fajnie wyposażony, z napędem, który przetrwa ładnych parę sezonów, z dobrym zawieszeniem RockShoxa, czyli mamy tutaj świetną bazę do tego, żeby swoje umiejętności zacząć szkolić. A dalej mamy poziom cenowy, który plasuje ten rower sporo poniżej konkurencji, to często konkurencji dużo mniej tytułowanej, bo tak naprawdę za niewiele mniej niż ten rower możemy kupić Crossa Dust, który jest rowerem w zasadzie sztywnym, bez tylnego zawieszenia. A tutaj czego temu rowerowi tak naprawdę brakuje? Jeżeli chodzi o rzeczy, które mógłbym zasugerować na początek, na wymianę w tego typu rowerze, to tak naprawdę głównie sztyca. Warto by tą sztywną sztycę, która tutaj jest tradycyjną, zamienić na sztycę regulowaną. Nie musi to być od razu RockShox Reverb czy Kindshock Lev, albo jakaś inna taka high-endowa, topowa sztyca, ponieważ mamy tutaj bardzo popularną średnicę rury podsiadłowej, czyli 39,1 mm. Tak naprawdę wystarczy założyć jakąkolwiek sztycę. Może to być sztyca najtajwańsza, jaką znajdziecie, pochodząca od chińskiego producenta, tylko po to, żeby właśnie ta sztyca regulowana była, bo uważam, że w współczesnym rowerze trailowym sztyca regulowana znaleźć się musi, bo naprawdę konieczność opuszczania tej sztycy manualnie i podnoszenia przed każdym zjazdem potrafi zabić całą przyjemność z jazdy, a jazda ze zbyt wysoką sztycą naprawdę, uwierzcie mi, nie należy do przyjemnych, nie należy do bezpiecznych i nie zachęcam Was z tego serca, żeby sztycę regulowaną się wyposażyć. Podsumowując, na zasadzie za 7,5 tysiąca złotych możemy uzyskać w pełni wyposażony, fajny trailowy rower na świetnym zawieszeniu, w fajnych komponentach, przede wszystkim pochodzący od znanego producenta, bo Giant przecież i startuje w takich zawodach jak EWS, nie boi się pokazywać na najbardziej prestiżowych imprezach enduro na świecie i naprawdę ma do zaoferowania sporo więcej niż dopiero ucząca się tej branży konkurencja. Także, tak jak mówię, kupując taki rower, wydajemy 7000 zł, doposażamy go za tak naprawdę nieduże pieniądze i uzyskujemy sporo poniżej propozycji konkurencji fajnie wyposażony rower, który jest doskonałą bazą do rozwoju umiejętności, jak i bazą do rozwoju technicznego. No, rower po prostu na ładnych kilka sezonów. Cześć! Generalnie przygotowujemy się do podsumowania dla Was naszego poradnika związanego z tym, jaki rower trailowy wybrać na początek swojej przygody. Będzie tam wiele informacji na temat tego, czym się kierować, jakich kół szukać, na jakie parametry zwracać uwagę. I przy okazji poszukiwania tego roweru idealnego do naszego zestawienia mam dzisiaj dla Was prezentację bardzo interesującego roweru od Gianta. Chodzi o Giant Trans 3, czyli tańszą wersję Gianta Trans, czyli takiej trailowej odpowiedzi Gianta na potrzeby współczesnego rynku. Rower niezwykle ciekawy i mam nadzieję, że zaraz Wam to udowodnię, bo naprawdę jest to rower, który się na rynku wybija. Trans 3 jest rowerem takim typowo trailowym, czyli mamy tutaj zestawienie takich parametrów jak 140 mm skok z przodu jak i z tyłu oraz koła 27,5 cala, czyli to co w rowerze trailowym znaleźć się powinno. Rower też ten posiada parę innych elementów, które są bardzo pożądane w tego typu rowerach. Przede wszystkim jest to zawieszenie RockShoxa, mamy tutaj tylny damper RockShox Monarch oraz widelec przedni RockShox Sector. Kolejnym elementem, który ten rower już ma, a który w rowerze trailowym z przestrzeni jest niezbędny, są sztywne osi. Mamy z tyłu oś 12 mm sztywną oraz oczywiście z przodu oś 15 mm RockShox Maxwell. Elementy niezbędne w tego typu rowerze bardzo mocno nam tutaj usztywniają konstrukcję, poprawiają precyzję jazdy, w związku z czym rower naprawdę bardzo, bardzo nam się tutaj pewnie prowadzi. Warto zwrócić uwagę na zawieszenie w tym rowerze, bo mamy tutaj koncepcję Gianta Maestro. Jest to zawieszenie, które w zasadzie ma już ładnych parę lat na rynku i uchodzi za jedno z najbardziej doskonałych, jeżeli chodzi o rozwiązania wielozawiasowe, bo jest tutaj wirtualny punkt obrotu. Mamy zawieszenie, które jest bardzo czułe na małe nierówności, fajnie się utwardza, jest progresywne, a przy tym wszystkim naprawdę nie buja nam podczas podjazdów. Zestawienie go z damperem RockShox Monarch jest naprawdę fajnym zestawieniem. Damper ten jest bardzo lubiany, bardzo często wybierany przez osoby interesujące się tego typu kolarstwem i naprawdę sobie tutaj z tym zestawieniu świetnie radzi. Sprawia, że rower jest bardzo uniwersalny, bo dobrze zjeżdża i też bez kompleksów nam tutaj podjeżdża. Damper RockShox Monarch R ma wyposażenie, wyposażony jest głównie w regulację powrotu oraz oczywiście ciśnienia
powietrza, nie ma tutaj regulacji kompresji, ale jest to też najprostsza wersja Monarcha. Taka jest prawda. Przedni widelec RockShox Sector jest oczywiście widelcem powietrznym, ma blokadę. Blokada odbywa się poprzez zmianę kompresji. Widelca jest wielostopniowa, czyli możemy ten widelec nieco utwardzić, nie musimy go od razu blokować. Nie ma oczywiście blokady z manetki, ale w tego typu widelcach nie jest ona zbyt częsta i nie jest też zbyt potrzebna. Sztywna oś, już o niej wspominałem. Dodatkowo jest też regulacja tłumienia powrotu, która znajduje się pod spodem, jak to w większości widelców, na pewno jak to w RockShoxie. Widelec powietrzny, czyli zaworek do regulowania ciśnienia powietrza również jest. Jeśli chodzi o napęd, pełna grupa Shimano Deore, oczywiście Deore najnowsze, czyli 2016, tylna przerzutka z systemem Shadow Plus, czyli z sprzęgłem. Jak widzicie, sprzęgło można włączyć, wyłączyć, wyłączamy sprzęgło do ściągania na przykład łańcucha, do ściągania koła. Dzięki temu dzięki sprzęgłu generalnie rower nam się, łańcuch nam się mniej tłucze, łańcuch jest bardziej napięty, nie spada i pozwala zastosować na przykład z przodu zębatkę narrow wide i przejście z systemu 2.10 na przykład 1.10 z jakąś dużą zębatką z tyłu. Zestawienie 2x10 w tego typu rowerze jest bardzo optymalne, bo pozwala nam na nieco więcej, jeżeli chodzi o podjazdy, bo jednak napędy 1x11 albo 1x10 z jakąś dużą zębatką z tyłu to jest rozwiązanie, ale mimo wszystko wymaga to pewnej nogi, w związku z czym dla osoby, która chce sobie więcej popodjeżdżać, dla osoby początkującej lepszym pomysłem będzie układ 2x10. Koła 27,5 cala, tak jak wspominaliśmy, koła giantowskie, lekkie, fajnie wyglądające, zestawione na nowych oponach Schwalbe Noby Nick. Nowe Noby Nicki są przeprojektowane względem zeszłego roku. Testowaliśmy je już jesienią zeszłego roku w rowerach Cross Soil na przykład i Dust i zrobiły na nas bardzo dobre wrażenie. Jest to bardzo agresywna opona, ma dość wysoki bieżnik. Jest bardziej agresywna niż Noby Nicki starsze. Fajnie się prowadzi, jest oponą faktycznie uniwersalną, aczkolwiek w tym rowerze myślę, że wielu amatorów po pewnym czasie dojdzie do tego, aby zostawić sobie przednią oponę, taką jaka jest, a z tyłu przejść na jakąś oponę o nieco mniejszych oporach toczenia, czyli oponę o drobniejszym bieżniku, taką, która będzie się nam lepiej prowadziła, lepiej ten rower napędzała, a przy tym wszystkim generowała mniejsze opory toczenia. Tak jak wspominałem, pełna grupa Deore, również korba jest Deore. Jest korbą sztywną, prostą w obsłudze, trwałą. Minusem jest fakt, że bardzo szybko z tej korby ścierają się napisy. Jest to fakt tak naprawdę głównie dla estetów. Nie wiemy, z czego się bierze, bo tak naprawdę we wszystkich innych wyższych modelach korb Shimano, jak SLX, jak XT, tego problemu nie ma. Natomiast w tym wyprofilowanie korby jest takie, że pewna część korby ociera nam o buta przy pedałach SPD i ten napis do RT bardzo szybko się ściera. Nie ma to wpływu na eksploatację, ale STT może nieco razić. Kolejnym elementem Deore w tym rowerze są hamulce. Są hamulcami na początek całkiem przyzwoitymi. Oczywiście mają tarczę 180 mm i sobie z tym rowerem całkiem dobrze radzą, natomiast myślę, że po czasie warto by było pomyśleć nad tym, aby w tym rowerze wymienić klocki hamulcowe na metaliczne i również tarcze wymienić na takie, które są pod metaliczne dostosowane, bo nie wiem, czy wiecie, ale Shimano fabrycznie do swoich hamulców daje klocki spiekane, czyli żywiczne i te tarcze, które są fabrycznie, również takimi klockami sobie radzą. Jakbyśmy tam założyli od razu klocki metaliczne, to tarcza się szybciej zużywa. Oczywiście nie zużyje się od razu, ale jej zużycie na pewno jest dużo, dużo szybsze. Co więcej, gdzie jest tak naprawdę sekret fajności tego roweru i co sprawia, że jest on świetnym pomysłem dla początkującego? Przede wszystkim stosunek ceny do jakości. Za niewiele ponad 7000 zł otrzymujemy bardzo nowoczesny rower, bardzo uniwersalny, bo ta rama naprawdę bardzo dobrze podjeżdża, przy tym świetnie się zachowuje na zjazdach, z efektywnym zawieszeniem, jednym z lepszych systemów zawieszenia na rynku, czyli Maestro. Fajnie wyposażony, z napędem, który przetrwa ładnych parę sezonów, z dobrym zawieszeniem RockShoxa, czyli mamy tutaj świetną bazę do tego, żeby swoje umiejętności zacząć szkolić. A dalej mamy poziom cenowy, który plasuje ten rower sporo poniżej konkurencji. To często konkurencji dużo mniej tytułowanej, bo tak naprawdę za niewiele mniej niż ten rower możemy kupić Crossa Dust, który jest rowerem w zasadzie sztywnym, bez tylnego zawieszenia. A tutaj czego temu rowerowi tak naprawdę brakuje? Jeżeli chodzi o rzeczy, które mógłbym zasugerować na początek, na wymianę w tego typu rowerze, to tak naprawdę głównie sztyca. Warto by tą sztywną sztycę, która tutaj jest tradycyjną, zamienić na sztycę regulowaną. Nie musi to być od razu RockShox Reverb czy Kindshock Lev, albo jakaś inna taka high-endowa, topowa sztyca, ponieważ mamy tutaj bardzo popularną średnicę rury podsiadłowej, czyli 39 mm. Tak naprawdę wystarczy założyć jakąkolwiek sztycę. Może to być sztyca najtajwańsza, jaką znajdziecie, pochodząca od chińskiego producenta, tylko po to, żeby właśnie ta sztyca regulowana była, bo uważam, że w współczesnym rowerze trailowym sztyca regulowana znaleźć się musi, bo naprawdę konieczność opuszczania tej sztycy manualnie i podnoszenia przed każdym zjazdem potrafi zabić całą przyjemność z jazdy, a jazda ze zbyt wysoką sztycą naprawdę, uwierzcie mi, nie należy do przyjemnych, nie należy do bezpiecznych i nie zachęcam Was.
nie boi się pokazywać na najbardziej prestiżowych imprezach enduro na świecie i naprawdę ma do zaoferowania sporo więcej niż dopiero ucząca się tej branży konkurencja. Także, tak jak mówię, kupując taki rower, wydajemy 7000 zł, doposażamy go za naprawdę nieduże pieniądze i uzyskujemy sporo poniżej propozycji konkurencji fajnie wyposażony rower, który jest doskonałą bazą do rozwoju umiejętności, jak i bazą do rozwoju technicznego. No, rower po prostu na ładnych kilka sezonów.